Siemano, witajcie na moim kanale, jestem Jostek, jest ze mną prezes, jest ze mną Nadia i dzisiaj robimy kto zna lepiej tego cwaniaka, czyli prezesa. Znasz go dłużej. Przecież ty go znasz dłużej, jak ja mam go znać dłużej? Zostawiacie apeczki w górę, to zrobimy taki odcinek w innej formie. Czerwony przycisk macie na czole prezesa, trzeba to zrobić prezes? Nie, weź, ja mam szok termiczny! Pan Ostrzan czyta pytania zza kamery. Dzień dobry, ja jestem dzisiaj prowadzącym Daniel Ostroszewski. Kiedyś robiłem takie teleturnieje jak Team X, mam talent. Przejdźmy do pytań. Troszkę mu się awansowało i może współpracować z troszkę z większymi twórcami. Nie mówię tutaj o liczbach, tylko o kilogramach. Osoba, która więcej odgadnie, to wygrywa na przykład siano. A jak będzie remis, to prezes. Wy w komentarzach też odpowiadajcie, jak wy nie znacie prezesa. W jakim miesiącu prezes ma urodziny? Trudne. Chyba w grudniu. W październiku, no co ty gadasz? Trzy, cztery. Styczeń. A który? Ósmy styczeń. Nie patrzałem, naprawdę. Co roku robię film prezesowi na urodziny. Tak, jest 16 lutego, a film będzie nagrywany trochę później. Prezes, bo to będzie specjalny film. Specjalny jak ty? Do której klasy chodziłeś? Specjalnej? Między innymi dlatego wiem, jacy nauczyciele cię uczą teraz, nie? Drugie pytanie, panie Ostry. A cię rozwalę, Nadia. Okej. Ile prezes ma rodzeństwa i trzeba podać ich imiona? O kurde. Czemu z tymi imionami? No kurde, no. Okay. Siostra czy brat to był? To jest jeszcze niestwierdzone płciowo. Dobra, trzy. Poczekaj. Nie, trzy, cztery. Pokazujemy. No kurde, wiedziałem, że Hubert. Ja mówię Kuba, ale mówię, jak Kuba, jak ty masz na imię Kuba, nie? Bo ja zapomniałem, jak ty masz na imię. No jeden, że brat. No, tak ma na imię, gratulacje, jest tak. Mój brat ma na imię brat. Tak? No. Super, okay. Dzięki prezes. Nadia, 0 punktów. Czy prezes ma jakiegoś zwierzaka i jakiego? Tak. A jak on jest zwierzakiem, to się liczy? Ale śmieszne. Oj. Zdziwicie się. Kuźwa, ma jakąś świnkę morską albo jakieś rybki, ale kurczak w zamrażalniku się nie liczy, prezes. No dawajcie. Ja mówię, że nie. Nie ma. No teraz będzie wymyślał, nie? Miałeś psa, ale nie mam. Miał psa, bo nagrywałem nawet film, ale szybko życie zweryfikowało, że prezes nie może mieć psa. Co się stało z tym psem? Mama miała uczulenie i trzeba było oddać. No i jakaś ciocia, tak? Widziała coś, czy co? Jaki jest prezesa ulubiony kolor? Łatwe. Już wiadomo, że... Dwa są. Ale było prowadzący pytanie zadał, że kolor jeden. Mogą być dwa? No ja mam dwa ulubione, nie mam jednego. To musisz wybrać. Trzy. Okej. Okay. Najpierw mówisz. Dobra, powiem dwa, że jak ludzi będzie miał ten, to limonkowy i różowy. No ona ma dobre. Limonkowy to ten, to ona ma dwa. Ja mam, jak dwa punkty? No normalnie, powiedziałem, że jak ktoś będzie miał obydwa, no to daje. No to nie, to jest niesprawiedliwe, bo mówiłeś to, jak ja już obracałem masz kartkę. Jeden punkt, dobra. Jaki jest prezesa znak zodiaku? Baran! Oni nie wiedzą. No nie wiedzą, stary. No 8 stycznia, no. No debile, no. Ja nie wiem. Mam pewien strzał, że mogłaby się zarwać. A ty wiesz, jaki w ogóle masz znak? No. Tak, teraz sprawdź szybko, bo on na pewno nie będzie wiedział. 3, 4. Wodnik wygrał. Nie można dwóch. Nie ma dwóch. Ty jaki masz? Waga. Nie, koziorowo. Kurde, no to by strzał totalny. Dobra, ja byłem bliżej, to ja mam pół punkta. Zatijam, nie mam. Ulubiony przedmiot szkolny prezesa oprócz... WF-u. Przerwy na obiad. Nie, no oprócz WF-u, nie? Oprócz WF-u, no. Masz? Chodziłeś z nim do klasy, przecież wiesz. Kanapka, a ona stołówka. Na kretyni. Stołówka to nie przedmiot. Przedmiot. Nie. A kanapka to też nie przedmiot. Kanapka to przedmiot. Weźmiesz kanapkę w rękę, weźmiesz. To które to było? Oba. Nie, religia chyba jest najśmieszniej na niej. Ty religia. To najśmieszniej jest na niej, tylko dlatego. Kolejne pytanie poprosimy, bo ja tutaj lecę ostro. Najbliższy przyjaciel prezesa poza Ostrym. Że nie mam przyjaciół. Zobaczyłem, dobra. Ale najbliższy, z którym najczęściej i tak dalej. No. Dobra. Dwóch są w sumie. Prezesa zna całe miasto. Możemy wypisać dwóch? Jak wymienicie z jednego z tych dwóch, to dostaniecie punkta. Może dobrze będę miał. Co? Messi. Na pewno nie Daku, Messi i Alan. Dobrze jest, Messi! Messi mnie uratuje. Ulubiona pora roku prezesa. Przez to, co się stało w tamto, to wątpię, żeby to było to. Co się stało tamto? Rozumiem. Wiadomo, że zima, nie? Ale w zimę wpadłem do rzeki. Kto nie wpadł do rzeki? Ziomek nie wyciągał. Byłem potem w rzece i ziomek wziął mnie za szmatę, wyciągnął. A ona się śmiała. Dobra, już? Już. 3, 4. Lato. Wiosna. Tak, syrosna. Specjalnie tak mówisz? Ja nie. No wolę wiosnę. Tak, syrosna. Bo w lato są upały. 20 stopni wiosna. Wymarzony zawód. Nie licząc piłkarza i nie licząc influencera. No, no dobrze, okay. Dzięki. Kurde, ja z tobą o tym ostatnio rozmawiałem, ale, o tym, ale no. Nie wiem, czy to powiesz. Właśnie. Trzeba z nim gadać. 5. Nie! Nasz operator chciałem napisać. Operator czego? Koparki? Barber. Dobrze. Barber. Tak, barber faktycznie. No, prezes mówiłeś, będzie barberem. Mówiłeś kiedyś, no. Czyli ktoś tu wychodzi na prowadzenie. Jak będę wygrywał, to już powiem ostatnie. Ostatnie. Teraz jest poważne pytanie. O kurde. Czy prezes się
Nic, dawaj taki pytaj sobie. Już z kimś całował. A jeżeli tak, to z kim? Jak się śmieje ty. Ale muszę się zastanowić, proszę. Z babcią na pomysłanie. A jakby teraz Nadia odwróciła i że tak, to by było co nieźle. Ej, zmienia! Ej, nie ma zmienionia! No ja się... Miałam napisać z nikim. Zofia napisała, przecież... Ja też miałem nie, Niech będzie, dobra. Czemu się teraz nie całujesz? Masz już 13 lat, stary. Wszyscy mu tak mówisz. To się całowałeś kiedyś? No właśnie, mam 13 lat. Czego prezes się najbardziej boi? Oprócz ostrego. No, żeś teraz dostał. Czekaj, daj się zastanowić, bo to jest ciekawe pytanie. Na pewno prezes się boi wielu rzeczy. Mamy po wywiadówce. Mamy po wywiadówce, to każdy się boi mamy po wywiadówce. Kto się nie ma po mamy po wywiadówce? Albo taty, niech rzuci piłką. Ja wiem, czego on się boi. Czy cztery? Ja chciałem nagrać nutę, nie, bo niczego. Kiedyś już w filmie wbiliście łapki. Ale nie boję się, po prostu ty nie chcesz dobrze zapłacić. Ja ci napisałem, zapłacisz prezes, dobrze, nagramy. Prezes, powiedziałem ci. Się, nie, ja ci powiedziałem, się. Zapłacisz, nagramy. No, ale nie płaci, no, także Nadia ma punkt. A co napisała Nadia? Niczego. Tak, niczego, na pewno ty niczego. Masz pewnie, nie, w sumie się boję. Pewnie pająków, węży. Robaków, także no. Ty zmasz sobie punkt, bo robaków się boję. Ja też wiem, czego się prezes boi. Czego się prezes boi? Swoich widzów w McDonaldzie. Czego nienawidzi prezes? Ale w sensie? Do jedzenia czy co? Czego nienawidzi prezes? Tyle. Oprócz ostrego. Nie, no to jeszcze zniosę. Dobra, trzy, cztery. Przecież nam to powiedziałeś. Co? No ale nie to, czego boi się boję. Się. Nienawidzę zbędnego pierdzielenia. Czyli? Siebie. No bo ja nie rozumiem tego, że zbędnego pierdzielenia to raz i takiego, że o to nie, bo to jest niebezpieczne, gdzieś to mam. No dobra, Vera jest, to nie będę mówił. Zbędnego pierdzielenia, w skrócie. No ja pierdzieli. Głupoty, często, nie? Pierdzieli. Jest, okej! Okay. Dobra, ostatnie pytanie, stary, bo wygrywam. Ostatnie pytanie! Ej, ja usiądę po prostu tu i będę widział, co oni piszą. No okej. Okay. Jaki prezes ma rozmiar? Buta. No co by już nie są? Kurde, kupowałem mu buty ze dwa razy. Ty Nadia wiesz? Nie wiem. W takim razie, kto bliżej będzie, nie? Wtedy dostanie punkt. Nie stary, nie gramy tak. Ja. Kurde, no okej. A może miałeś dobrze? Spadaj. Dobra, Nadia masz? Upoś! Miał bliżej! 3, 4, 4, 42. Naprawdę? Miał napisane 43 i zmazał. Mam bliżej, mam no punkt. No tak, masz punkt. Dobra, jeszcze kilka. Ostatnie pytanie, dobra. Kim prezes najlepiej dogaduje się z ekipy? Macie dwie osoby. Jedno starczy? Nie no, w sumie macie cztery, tak jakby patrzeć. Z nimi zawsze gadasz na trójkę. Dobra. 3, 4. Kogo masz? Messi, Fifi. Planek, Antek. Messi! To Messi jest twoim przyjacielem? No a się dogaduje z Antkiem i Frankiem? No dogaduje się z nimi, ale nie powiedziałam, że się nie dogaduje z nimi. Też masz punkt. Też masz punkt, Dewidu. A, okej. No z Messi też się dobrze dogaduje, bo jest w ekipie. Do jakiej ekipy dołączyłby prezes? Do Team X czy do ekipy Freeza? Czy do Gen Z? Okej! Czy Fagatę zaliczamy do Team X? No chyba? Tak. A dobra, no tak, do Team X OG, czyli Team X 1, do no. ekipy i do Gen Z. Ale ekipy jakiej? Starej? Sezon pierwszy. Już? Czekaj, czekaj. No. Zmienia. Spadaj tam. 3, 4. Gen Z. No ta, Srenzi. Nie chcemy do Gen Z. Do Gen Z wiesz się? No. Zamiast do ekipy sezonu pierwszego? Ja dobra, policzamy punkty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No nie no, więcej, 10. To 10, remis. Ona też ma 10. W takim razie... Zdobyłam hajs! Nie. Remis! Ja miałem 9. Vera, ile miałem punktu? On dodawał sobie tyle punktów. Ile miałem punktów, Vera? Nam szybko podliczy. 8. Co? Miałeś punktów 8. A nie więcej! Punktów 9. Czyli Nadia wygrywa w tym odcinku. Wy subskrybujcie kanał i wpadnijcie za 2 dni na kanał, bo jest nie daily, ale ferie, ujustka, filmy co 2 dni. Dziękuję Nadia, następnym razem ci będzie się uda prezes. A w tym momencie na kanale Czajnika jest film! Gdzie cały dzień gada przez megafon, musisz to sprawdzić. 24 godziny! Do